Ferdynand Magellan, urodzony wiosną 1480 roku, żeglarz portugalski w służbie hiszpańskiej, odkrywca i morski podróżnik, nazwał ocean spokojny Pacyfik. Magellan dotarł do Sewilli, stolicy Hiszpanii, 20 października 1517 roku. Stamtąd udał się do Valladolid, aby spotkać się z nastoletnim królem, Karolem, i późniejszym władcą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Karolem V. Korzystając z pomocy Juana de Aranda, jednego z trzech głównych oficjeli domu indyjskiego w Sewilli, i innych przyjaciół, zwłaszcza Portugalczyka Dioga Barbosy, Magellan naturalizował się jako Hiszpan. Zyskując w Sewilli znaczne wpływy, zdobył posłuchanie u króla Karola i potężnego Juana Rodrigueza de Fonseca, biskupa Burgos, niegdyś przeciwnika Krzysztofa Kolumba. Nieco wcześniej Magellan odkrył mapę naszkicowaną na podstawie wcześniejszych podróży, która wskazywała Rio de la Plata, dużą deltę w kształcie zatoki w Ameryce Południowej, domniemanego przejścia przez kontynent na Morza Południowe. Zdecydował się na pionierskie przejście tą drogą, aby dotrzeć do Wysp Korzennych, klucze do strategicznie ważnego i niezwykle lukratywnego handlu przyprawami. Podobno, aby zrealizować ten projekt, miał się zobowiązać do płynięcia na południe aż do 75. równoleżnika. 10 sierpnia 1519 roku flota 5 statków pod dowództwem Magellana opuściła Sewillę i popłynęła rzeką Guadalquivir do Sanlúcar de Barrameda, gdzie pozostawała przez 5 tygodni. Władze hiszpańskie zachowywały ciągle rezerwę wobec portugalskiego admirała i niewiele brakowało, aby wstrzymały podróż, ale 20 września 1519 roku Magellan wyruszył ostatecznie z 270 członkami załogi. Usłyszawszy o jego wypłynięciu, portugalski król Manuel I rozkazał jednostkom floty ścigać go, ale Magellan wymknął się Portugalczykom. Po krótkim postoju na Wyspach Kanaryjskich przybył na wyspy Zielonego Przylądka, skąd wziął kurs na przylądek Świętego Augustyna w Ameryce Południowej. 20 listopada przekroczył równik, a 6 grudnia załoga zobaczyła brzegi Brazylii. Magellan zdecydował się spędzić zimę w Patagonii. 31 marca załoga założyła osadę, którą nazwano Puerto San Julian, port Świętego Juliana. Wybuchł wtedy bunt, w którym wzięło udział 3 spośród 5 kapitanów statków. Jednak nieudany, gdyż załogi pozostały w dużej części lojalne. Quesada i Mendoza zostali straceni, a Cartagena i kapelan wyprawy zostali wysadzeni na brzeg. Cieśnina Magellana przecina południowy koniec Ameryki Południowej, łącząc Atlantyk i Pacyfik. 24 sierpnia podróż została podjęta i Santiago został wysłany na ląd w misji zwiadowczej, ale rozbił się w drodze powrotnej. Tylko 2 marynarzy wróciło drogą lądową, aby powiadomić Magellana, co się stało. Na 52 stopniach szerokości południowej, 21 października 1520 roku flota osiągnęła Cape de las Virgenes i stwierdziła, że przejście zostało znalezione, ponieważ woda była słona i głęboka. 4 statki rozpoczęły powolne przedzieranie się przez liczące 372 mile przejście, które Magellan nazwał Estrey i Todeto dos Los Santos, cieśnina wszystkich świętych, ponieważ flota wpłynęła na nie w dniu wszystkich świętych 1 listopada. Obecnie nosi ona nazwę cieśniny Magellana. Magellan zlecił najpierw statkom San Antonio i Concepcion zbadanie cieśniny, ale ten pierwszy, dowodzony przez Gomeza, zdezerterował i zawrócił do Hiszpanii, gdzie dotarł w 9 dni po śmierci Magellana. 28 listopada pozostałe 3 statki wypłynęły na południowy Pacyfik. Magellan nazwał te wody Mar Pacif i co może spokojne z racji jego spokojnych przez cały pierwszy etap podróży wód. Kierując się na północ, 13 lutego 1521 roku załogi przekroczyły równik. 6 marca odkryły wyspy Guam i Rota w archipelagu Marianów, a 16 marca dotarły do wyspy Homonhon w archipelagu filipińskim. Do tej chwili pozostało tylko 100 członków wyprawy. Magellan był w stanie porozumiewać się z tamtejszymi mieszkańcami, gdyż jego malajski tłumacz rozumiał ich język. 7 kwietnia żeglarze dotarli do wyspy Cebu. Magellan zorganizował tam postój,
polecając jednocześnie nawracanie miejscowej ludności na chrześcijaństwo. Zaledwie kilka dni od 14 kwietnia 1521 roku prawie wszyscy przywódcy wysp otaczających Cebu przyjęli chrzest i zgodzili się podpisać traktat z Hiszpanami. Traktat ten miał zapewnić Hiszpanii wyłączność na handel z wyspami będącymi pod panowaniem przywódcy Cebu w zamian za protekcję. Po niespełna tygodniu Magellan otrzymał wiadomość, że Silarupu przywódca Mactanu zbuntował się i odmawia dostarczania towarów przeznaczonych dla Hiszpanów. Magellan zapowiedział użycie siły. Władca Cebu zaoferował mu pomoc w postaci około 1000 wojowników. Jednakże Magellan odmówił, chcąc w sile własnych ludzi zademonstrować swoją potęgę. 21 kwietnia statki hiszpańskie udały się w kierunku cieśniny pomiędzy Cebu a Mactanem. Potyczka z ludźmi Silarupu rozegrała się 27 kwietnia 1521 roku, podczas której Magellan poniósł śmierć wraz z częścią swych towarzyszy. Antonio Pigafetta, bogaty i żądny wrażeń obieży świat, który zapłacił za możność uczestnictwa w wyprawie Magellana, jedyna osoba, która pozostała przy życiu i mogła opowiedzieć o jego śmierci. Gdy przyszedł ranek, 49 z nas zeszło z pokładu do wody i pomaszerowało przez nią na odległość 2 strzałów z kuszy. Zanim osiągnęliśmy brzeg, łodzie nie mogły dobić do brzegu z powodu licznych skał w przybrzeżnej wodzie. Pozostałych 11 ludzi zostało do pilnowania łodzi. Gdy dotarliśmy do brzegu, miejscowi uformowali się w 3 oddziały w liczbie ponad 1500 ludzi. Gdy nas zobaczyli, zaatakowali, wydając głośno okrzyki. Muszkieterzy i kusznicy przez pół godziny strzelali do nich na dystans, ale bezskutecznie. Rozpoznawszy kapitana, tak wielu rzuciło się na niego, że strącili mu hełm. Tu bylec cisnął bambusową włócznie w twarz kapitana, ale ten zabił go natychmiast swoją piką, która utknęła jednak w ciele. Próbując wyciągnąć miecz, zdołał to uczynić jedynie do połowy, gdyż został ranny w rękę bambusową włócznią. Gdy tubylcy to zobaczyli, rzucili się wszyscy na niego. Jeden ranił go w lewą nogę długim nożem przypominającym szablę, ale jeszcze większym spowodowało to, że kapitan upadł na twarz, a ci rzucili się na niego z żelaznymi i bambusowymi włóczniami i nożami, aż zabili nasze światło, nasze pocieszenie i naszego prawdziwego przewodnika. Gdy go uderzali, odwracał się jeszcze, aby ujrzeć, czy wszyscy dostaliśmy się do łodzi. Zobaczywszy jego śmierć, ranni wycofaliśmy się jak najszybciej do łodzi, które już odbija. 6 września 1522 Juan Sebasti, N. Elcano i pozostali członkowie wyprawy Magellana powrócili do Hiszpanii na ostatnim statku wyprawy, po niemal 3 latach od wyruszenia. Elcano otrzymał od króla Karola V szlachectwo i wysoką pensję 500 dukatów rocznie. Karol zażądał od swojego szwagra Joao III zwolnienia z portugalskiego aresztu na Wyspach Zielonego Przylądka 13 pozostałych członków załogi, co szybko wykonano. Zastępca Elcano nazwiskiem Miguel de Rodas otrzymał od króla pensję 50 tysięcy marewek i rocznie ponad 2-krotne zarobki oficera, aczkolwiek 3 lata później skarżył się, że nie otrzymał do ręki nic. Główny inwestor organizujący wyprawę Magellana, nazwiskiem Cristobal de Haro, mimo strat w ludziach i statkach, został bogaczem. Przywieziono około 25 ton gozgów, które sprzedano za zawrotną kwotę 7 888 634 marewedi, czyli 947 tysięcy dzisiejszych dolarów amerykańskich. A oto animacja całej podróży.